Dzień dobry, cześć i czołem, ja jestem Luxor, a to kolejny odcinek z gry The Movies, czyli z gry, w której stworzyliśmy już dawno temu swoje własne studio filmowe i teraz nim zarządzamy, będąc na pierwszym miejscu w liście notowań, no i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, nasza najnowsza produkcja jest to film o miłości, Casey Jettings, przynajmniej tak się nazywa ten film, ma małe komplikacje. Ponoć jedna z gwiazd idzie coś zjeść zamiast brać udział w filmie. Bardzo mi się to nie podoba, ale już się tutaj przydzieliliśmy. I tak, gdzieś biegnie ekipa filmowa na plan filmowy, ale na razie jeszcze, o już dobrze, są. Aczkolwiek jedna z naszych aktorek ma dość słabe samopoczucie. Ponoć zjada ją stres. Więc sprawimy, by nagrała tylko pierwszą scenę, a w tej też nie wyjdzie jej najlepiej ze względu właśnie na samopoczucie. Więc jak najszybciej to tylko możliwe, a ponieważ ta pierwsza scena będzie reżyserowana, więc o, jest i reżyserka, to będzie prawdopodobnie jakiś kadr zbliżenia, bo tak też właśnie, o proszę bardzo, sprawdźmy sobie. Już nie sprawdzimy, bo już skończyli nawet tutaj nagrywać. Także ona sobie nagra teraz tą scenę, bo widać, że już coś tu się złego z nią dzieje, także okej, ona niech sobie tutaj w tym momencie zrobi małą przerwę. Czyli tak, idziemy sobie tutaj, damy sobie także dwóch aktorów, żeby sobie pogadali, co się dzieje, ktoś się spija? Na pewno tak, także weźcie sobie foteczki, strzelcie. I tak, weźmiemy tą panią, żeby sobie coś zjadła z jakąś inną koleżanką. No i zanim zaczniecie kręcić już dalsze sceny, no to pojecie sobie troszeczkę. I tak, mamy tutaj dwóch kolejnych aktorów, którzy ze sobą rozmawiają. Niestety ten pan coś jakoś nie najlepiej się czuje. Widzę, że jego problemem jest garza, aczkolwiek on odchodzi na emeryturę już za rok. Słuchajcie, jeden z naszych najlepszych aktorów za rok odchodzi na emeryturę. Jest on pionierem filmów po prostu komediowych i horrorów. Na szczęście, mam nadzieję, że zdążymy nagrać jeszcze jeden film akcji, zanim nasza, że tak powiem, sława całego studia odejdzie na emeryturę. Dlatego kolejny film, który nakręcimy, będzie właśnie filmem akcji. No i jego sobie opublikujemy, tak myślę, już po fakcie, jak oni tam odejdą na te emerytury. Także tutaj jeszcze poróbcie fotki. Macie tutaj możliwość, to róbcie te fotki. Bo widzę, że coś wam się zbytnio nie chce. Okej, dobra, jak wam się nie chce, to nie. To sobie wy zróbcie fotki. Możecie sobie zrobić fotki? Możecie, to dawać tutaj tych panów. O, niech wam porobią fotki. I tak, pani od razu idzie na tutaj foteczki, ale tutaj proszę wracać na plan filmowy. I tak, my mamy do publikacji tutaj film. Jest to film prawdopodobnie tak, komedia. Więc my sobie go opublikujemy, ale ze średnim nakładem na generalnie reklamowanie i tak dalej, na marketing, więc zobaczmy opinię. No dobrze, tutaj jak widać są całkiem pozytywne opinie, aczkolwiek mogłoby być lepiej. Z reguły, o widzę, generalnie komedie i walor, ojojoj, bardzo niedobrze, ale trzy gwiazdki. No, dużo takich, można powiedzieć, negatywnych opinii. Działania PR praktycznie nie miały miejsca w porównaniu, widzicie. Teraz trzeba też i tutaj naciskać dość mocno na PR. Dlatego zanim sobie rozpoczniemy tutaj już przygotowania do następnego filmu, to troszeczkę PR-u sobie tu porobimy. No i w tym czasie może jakieś science fiction, bo widzę, że mamy tutaj ludzi, którzy się w tym trochę tutaj znają. Pani będzie główną rolą, bo jest pani nowa, więc będzie debiut. I co, Ben Haskins, możesz wyreżyserować. Mam nadzieję, że szybko się nie zestresujesz. Poczekaj, ty w ogóle odchodzisz zaraz na emeryturę, więc to będzie twój ostatni już film, najprawdopodobniej. Jedna z twoich gwiazd przejdzie na emeryturę za 12 lat. No tak, i ty jeszcze zdążysz nagrać dużo filmów akcji. Aha, ponieważ jesteś trochę zestresowany, to weź, ty, napij się tam z Karstenem Zinkę może, co? Polepszycie sobie trochę humor. A ja muszę przydzielić jeszcze dwie role. Czy mamy tu jakichś statystów wolnych? No nie bardzo. Ludzi też nie widzę, którzy chcieliby się zatrudnić. No to co, może Zinkę w takim razie? No bo nikogo tutaj nie mam. No dobra, zrobimy to w takim razie. Musimy przydzielić kogoś tutaj, bo nikogo nie ma. No to co, Andy Barton, co się z tobą dzieje?
Zaraz, czekaj. Kiedy ty niby na tą emeryturę odchodzisz? Bo nie wiem, czy to nie ty przez przypadek miałeś odchodzić. Nie, ty nie, to nie ty mi. To pan miał odejść tam. Ben Haskins, kurde. Dobra, to w takim razie przydzielam was, no bo co innego zrobię. Co, data, która? Teraz mi pisało. I znowu nie pisze. Dobra, no trudno. O, jest. Też 68 w listopadzie, ale... No to ej, no to idziesz. A ty? Kiedy na emeryturkę? No nie ma napisane. To chyba jeszcze trochę czasu, mam nadzieję. Ale ty też tam coś science fiction umiesz, to dawajcie tutaj, chodźcie na science fiction. A potem nagracie sobie film akcji, bo w sumie... Bo tak. Co my tutaj mamy? Jakaś statystka, co? Halo! O, udało się! Nawet nie zorientowałem się, że o, dziękuję, jakie to mi... Oj, jak... O, dziękuję, podpis. Także, drodzy widzowie, no, zdobyliśmy 4 miliony na koncie i tym samym tutaj dostaliśmy wyróżnienie. I teraz w sumie... O, biuro scenariuszy pierwszej klasy. To już jest chyba rzeczywiście max maxów i tego się już tutaj nie da mocniej, że tak powiem, rozwinąć. No nie sądziłem i nawet zapomniałem, że jest maksymalny czwarty poziom pisania scenariuszy. Także niezwykłe kreatywne środowisko doskonałe wpłynie na jakość pisanych scenariuszy. Także jeszcze jeden budynek przed nami. A właściwie jedyne, co musimy zrobić, żeby udało nam się to zdobyć, to w notowaniach jednej z gwiazd muszą być 4 gwiazdki. I to nie będzie chyba problem, bo w sumie to tak. Musimy zorganizować sobie troszeczkę jakichś nowych ludzi. Czemu się tak bardzo humor pogarsza? Niby wizerunek. Słuchajcie, wizerunek ją rujnuje. Ja myślałem, że ona tutaj generalnie... O, PR się skończył. Ja myślałem, że ona tutaj bardzo, że tak powiem, gra w filmie, ale... Dobra, ten strój wygląda całkiem w porządku. Ubierz się w to. To powinno poprawić ci humor. No, 3 gwiazdki, prawie ekstra. Ale ty musisz iść reżyserkę strzelać, więc get out of here i tam rób ta tam, co potrzeba. Także tak. Mamy tutaj przygotowany scenariusz i jeszcze sobie PR strzelimy na niego. Także leci PR. I tak, państwo będą sobie tutaj film robić, to jak najbardziej. I tak, jak to z tą emeryturą, bo mam nadzieję, że mi szybko nie uciekniecie. Powstało konkurencyjne studio filmowe, dostałem właśnie komunikat, tam ktoś sobie gadał w tle. No dobra, to jak to jest z wami w takim razie? Emerytura 70 rok, no to też już mamy tutaj niewiele czasu. Z tobą też niewiele. O! Produkcja! No to może wyjść na to przez przypadek, że to będzie wasz ostatni film, ale mam nadzieję, że tak nie będzie. Tu mamy bardzo duży wykrzyknik, że ta pani już tutaj zaraz emerytura. 4 czerwiec 68. No to luty, no to jest twój na pewno ostatni film. Mam nadzieję, że nie odejdziesz tam na emeryturę w trakcie trwania tego filmu, bo ja bym się załamał. Mam nadzieję, że na ostatniej scenie już cię gra tam wyrzuci z emeryturą, no z emeryturą cię tam wyniosą czy coś, ale tą scenę jeszcze tam nagrasz czy coś takiego. W ogóle mamy pijanego tutaj jednego i drugiego. Nie podoba mi się to. Nie mogą sobie zrobić żadnych fotek. Może pogadajcie tu sobie z kimś, no halo. Wiem, że ten, ale... Nie, coś nie chcą ze sobą rozmawiać. No halo, było przed chwilą, widziałem. O, jest, dobra, świetnie, bo musicie sobie zdjęcia porobić. Bo tak, o! Jeszcze coś widziałem. To ty z nią teraz. O, fotki. Jeden z naszych budynków pilnie potrzebuje konserwacji. Słyszałem. Dobrze, kolejny film. Tutaj. Dobra, potrzebujemy kogo? Ciebie potrzeba. I pewno jeszcze ciebie. No, przecież. Dobra, włazić na scenę w takim razie. Rozwijać się. Proszę bardzo, nastrój gwiazdy. To dobrze wpłynie. Ale nie wiem, czy wpłynie to, że jesteście obydwaj na bombami. Zresztą widać, że są... Ojej. Chyba dobrałem źle aktorów. Bardzo niedobrze. Co to jest za film? A, science fiction. No to niezły science fiction będzie. Okej. Akcja w takim razie. Jak to się nazywa? Troll w mieście. No to niezły troll, bo oj, jak to... Nie oglądajmy, bo jeszcze będzie demonetyzacja filmu za to, co się... Kurde. Dwóch panów na tym. Nie, no dobra, niech sobie tam grają rolę swoją czy coś. Co tu się dzieje? Pani się źle czuje. Świta. Boli cię świta. Ile ty masz lat? Czemu takie? A 44 lata. No i kogo ja cię mogę tu przypisać? Aha, jeszcze musimy pamiętać, że tak, że świtę dobrze będzie trzeba łatwo złapać tutaj z tych gwiazd, które odchodzą na emeryturę, bo potem ci ludzie, musimy to teraz zrobić, może zobaczyć co to jest, halo, statystka, a ty sobie możesz tam ten. Potrzebuję ludzi od świty. Świty nie ma? Oj, będzie problem, muszę szukać świty. To oni są tak nieoznaczeni nigdzie. Dobra, mam jednego. Tutaj prawdopodobnie koło Carstena będzie chodziła jego świta. Katie Hopper, to nie.
Andy Barton, dobra. Muszę pamiętać w takim razie, zanim oni odejdą na emeryturę, muszę tą świtę przydzielić komuś innemu. W przeciwnym razie ci ludzie po prostu sobie pójdą i znikną. Tak jakby po prostu będą, no nie będą pracować i tyle, no nie będzie ich. No i tak, musimy też bardzo w jakiś sposób, nawet nie wiem jaki, ale zwiększyć produkcję filmów. Halo, na sali lipos, co? Jakieś nowe coś tam? Aha, dobra, odsysanie tłuszczu, no to ekstra. Wszyscy, coś z nimi jest nie tak, stres. Co? Tak nagle wszyscy... Halo ludzie, co się dzieje? Wszyscy nagle coś... Dajcie spokój, no nie róbcie mi takich rzeczy teraz, no ludzie. Halo. Nowy pakiet jest dostępny do badań, ale oni chyba tak robią, no to dobrze, że robią. No powiem wam, dzieje się dużo, ale ten odcinek skończymy sobie również przed galą rozdania lwigów, bo ja nie czuję się na siłach dzisiaj tego oglądać. Za dużo się będzie działo. Co się dzieje? Stres? To czekaj, to skoro teraz nie masz rol, to sobie zjedz w takim razie. Czy ktoś też nie ma teraz... Ty nie masz. To sobie zjedz z nim. Oni tutaj rozpoczynają teraz scenę. Mamy bardzo duży problem z produkcją filmów. I teraz tak, scenarzyści. Pisarze, ponieważ komedie teraz nie są zbyt fajne, to strzelamy w... może film o miłości. No nie, horror. Horror, bo już nie mamy żadnego horroru. O! Słyszę, że jakaś gwiazda z konkurencyjnego studia. Co jest? 23 lata? O! Jakiś to fajny facet widzę. Młody, kurde, tolerancyjny. Jedzenie to jego życie. To nie problem. Słuchaj, stary, jesteś reżyser, patrzcie. Urodzony reżyser. Ta fryzura! Ten ubiór! Dobra, jesteś z nami w takim razie. Reżyser, kurde. Oj, źle się czujesz, widzę. Co ci dolega? Wizerunek widzę spoko. Przyczepa, tak bym powiedział, nijak. Ale czekaj, zaraz tu się coś znajdzie. Właściciel. Może gdzieś budowałem na zapas. Już nie ma więcej? Ale myślę, że raczej... A poczekasz jeszcze ten rok, to wytrzymasz. Garza cię boli. No dobrze, przyczepa to będzie kolejna rzecz, ale to się tym nie przejmuj. Garza. Dobra, na razie damy ci wstępnie... Oferuję 30. O, nawet mniej, bo widzę, że ty z tego bardzo zadowolony jesteś, to... Dostaniesz mniejszą garzę, proszę bardzo. Okej, problem garzy rozwiązany. Wizerunek sobie zmień w tym czasie. Na razie masz koniec, że tak powiem tutaj, znaczy masz przerwę do końca roku, nic nie będziesz jeszcze robić, chociaż będę ci za to płacić. Co tutaj idzie? Asystent, dobrze, Katie Hopper. No, tu jakieś stresy, Andy Barton, listopad 68, to już. O nie. Bardzo niedobrze, czy jesteście potrzebni do jakichś ról? Na pewno jesteście, to będzie wasz ostatni film. Dobra, Andy Barton, muszę znaleźć twoją świtę i się pozbyć jej od ciebie. Będzie to twój jeden chyba z najgorszych filmów, ale trudno. To tak, Andy Barton, Karsten Zinke... Nie, a ty jesteś czyją świtą? Andy Barton, dobra, słuchaj. Babka, idziesz tutaj. Ten facet będzie miał świtę, bo Andy Barton nie, już tam, on odchodzi na emeryturę. Dawaj, jesteś jego świtą od teraz. On będzie zadowolony, bo ty masz duże... Oj, Andy Barton się bardzo nie zadowolił tym, ale no, na razie musi z tym przeżyć. Jeszcze na koniec wyklepiemy go z jego własnej przyczepy. Oj, Andy Barton smutny. No ale słuchaj, stary, gra akurat jest taka brutalna. Gdybym wiedział, że mogę jakoś to przydzierać, to bym ci pomógł. Niestety nie mogę. A może skończyłeś już zdjęcia, zobaczmy. Bo jeśli tak, no to... Nie. Ben Haskins rozmawia. A skoro rozmawia, to poczekajcie, pomożemy tutaj troszeczkę. Macie fotki. Ej, halo! Pogadajcie jeszcze chwilę! A, co za dziady. Macie fotkę. No dobra, wracać na plan filmowy. Nie ty? Ty? Też nie? Kto? Ktoś jest potrzebny na planie filmowym, halo! Ach, to jeszcze jedną fotkę sobie zróbcie. Ale to już ostatnia. Dobra, co, gdzie, kto? Bo ktoś tu jest gdzieś... Ty! Pilnie potrzebuje konserw... Ty jesteś w ogóle potrzebna tutaj. Dobra, to wy sobie kręćcie. Bardzo trudny okres tutaj mamy w tym momencie dla naszych gwiazd. Znaczy, właściwie dla studia, bo... Zaczynają wszyscy odchodzić na emeryturę. Andy Barton będzie pierwszy. Kurde, on jest najlepszy w filmach akcji. Żałuję, żeśmy od razu nie zrobili filmu akcji. Mamy mało czasu, trzeba kręcić sceny. Oby nam nie odszedł jeszcze podczas kręcenia tych scen, albo najlepiej jak będzie kręcona ostatnia. Co z tobą? No emerytura, ja wiem. 68 grudzień. W ogóle obydwaj nam odchodzą na emeryturę. To jest... 31 grudzień, dobra. Andy Barton. Kurde, najlepsza gwiazda filmów akcji. Zinke nam tylko zostanie, ale Zinke to długo dłużej też nie pociągnie.
Ty będziesz zaraz później. No nie, 75. Kręćcie, kręćcie, musicie kręcić szybko. Ty, który? 69? Nie wiem, czy ich nie pozwalniać po prostu teraz, gdy będzie wolny moment i tyle, no bo co ja tam zrobię? Szybciej niech na tą emeryturę wypuszczę. A po co mam im płacić jeszcze za to? A słuchajcie, oni pójdą do konkurencyjnych studiów filmowych i tam się zorganizują na jakieś nie wiem co. Okej, to czekajcie, to sobie zobaczmy, kto będzie zaraz. Kurde, ale Andy Bartona bym jeszcze wykorzystał w jakimś ekstra filmie. Ale on sobie zagra teraz z czymś innym. Dobra, film, kolejna scena, tutaj coś się dzieje. Biegną, o patrzcie, dwa plany filmowe teraz będą w użyciu, jeden obok drugiego, ekstra. Kto gdzie, bo ktoś gdzieś coś widzę, ty tutaj. Dobra, kręcicie panowie i panie, kurde, patrzcie, równocześnie obydwie sceny kręcą, o. Ekstra, wszystko na zielono, to jeszcze jest dobrze. Nastroje gwiazdy są w miarę w porządku, zobaczcie, no normalnie dwa filmy równocześnie, jeden obok drugiego, właśnie rozpoczynamy tutaj kręcenie. O. O, leży jeden tam po lewej, leży babka, tu akcja i tu też w prawie akcja. Akcja! Och, kurde, jak kręcą. No i jak widzicie, tu po lewej to tyle, co się nic nie dzieje. No to tutaj jeszcze się dzieje... O! Biją się! No to patrzcie, z lewej strony scena skończyła się szybciej, teraz z prawej strony się scena skończyła. Ekstra. No i co tutaj dużo gadać? No niestety, no... Czas biegnie nieubłaganie, niestety nasze gwiazdy odejdą. Andy Barton 69? Czyżby został dłużej? Halo, co się dzieje? Jego emerytura się troszeczkę przedłużyła. Może dlatego, bo film im teraz robi. Jest... Rzeczywiście, patrzcie. Jeszcze bardziej. 5 marzec, bo jest uwiązany w film. Chyba tak mi się wydaje, ale jaja. Można tego staruszka trochę dłużej podtrzymać, kurde. Dobra, to mi się podoba w takim razie. Ekstra. Czyli można to oszukać troszeczkę. Ceremonia rozdania lwich głów się zbliża. Słuchaj, ty jesteś nową gwiazdą. Może ktoś tutaj nic nie robi. O, to sobie pogadajcie. Prasa. Dobra. I teraz tak. Ktoś jest potrzebny gdzieś. Ty tutaj. I ty jesteś zestresowany. A nie, ty się w ogóle źle czujesz, bo twoją świtę komuś oddałem. No przepraszam, no. Przepraszam, zabrałem ci świtę. No, co ja na to poradzę? No, stary, chciałeś odejść, zjedz sobie. W ogóle tak, byłeś zawsze najlepszą gwiazdą. 21 marzec teraz się z niego zrobił. To w ogóle ekstra. Bardzo dobrze. Ja bym go uwiązał w jeszcze jakiś film, ale jego emerytura... A, teraz się znowu zmieniła data. 28 marzec. To wszystko przez to, że on jest uwiązany w film. I można to jakoś oszukać, coś mi się wydaje, uwiązując go w kolejny film. A może byłaby to właśnie ta ekstra, kurde, tutaj... kinematografia akcji, czy jakoś tak, no nie wiem. To się jeszcze okaże. Tutaj prawdopodobnie... Słuchaj, ty jesteś dobry. Ty szkul się w takim razie w... Nie wiem, być ekstra reżyserem komedii. Bo w sumie powiem ci... Mamy chyba mało ludzi, którzy dobrze się na tym znają. Mamy dużo horrorów. Filmy akcji były naszymi najlepszymi filmami, ale czas się troszeczkę... zmienia, więc my też musimy pozmieniać wszystko. Kręcą kolejną scenę. Emerytura Bartona teraz to już na 13 kwiecień się przeniosła. No nie bardzo dobrze, o to właśnie chodzi. Będziemy przedłużać. Jak najbardziej się da. I to chyba już znam sposób na to, by to idealnie zrobić. Może jeszcze zdobędziemy dzięki niemu jakieś nagrody? Nie wiem. Ale ja zaraz tutaj publikuję, kurczę, Roman Sidło, bo trzeba, bo my właściwie nie zarabiamy coś zbytnio mocno. O, jest i film. I słuchajcie, jeszcze przed publikacją może jeszcze PR zrobimy. Coś tam troszeczkę jest, więc przydałoby się jeszcze troszeczkę. Niechaj jest. Andy Barton bardzo niezadowolony, smutny i w ogóle. No to on ma już 70 lat, słuchajcie, weź się spi w ogóle. 69, 8 maj, 11 maj teraz się zmieniła jego emerytura. No, biedak. Okej, publikacja filmu, a jeszcze ten PR trzeba poczekać. Dobra, to niech się porobi. W ogóle patrzcie, ile tutaj prisu przychodzi, żeby nie wiem co właściwie. Żeby sobie fotki porobić, także macie. O. Kolejne tutaj osóbki, poróbcie sobie fotki. Może wy? O, dawać. O, porobią foteczki. I tak, wyślijmy wszystkie nasze gwiazdy na dobre picie. Ty w sumie nie potrzebujesz, ale zjedz sobie. Ty jesteś, to możesz sobie zjeść z nią. Kogoś chyba pominąłem, ale trudno. Wy sobie zjedzcie. Nie wiem, jak wy się polubicie, ale... Mam nadzieję, że będzie dobrze. A, ty tam dalej się ucz tej komedii, dobra. No co, kto się lubi, kto się nie lubi. Jak na razie widzę, że...
No, jest okej. Okay. No to bardzo mi się podoba. Jak tam z Pirisem wszyscy poszli, no i dobrze. Także tak, no na razie nie możemy się skupiać na naszych najlepszych gwiazdach już, bo oni to, jak widać, emeryturka coraz bliżej. W ogóle zobaczcie, nowe monitorki. O, ktoś przyszedł do... O, patrzcie, nowa gwiazda, tylko staruch jakiś, 39 lat. No nie wiem, co z nim zrobić tak naprawdę, no on też odejdzie na emeryturę trochę szybciej. On przyszedł z Linear Studios. Linear Studios. Ej, patrzcie, jak oni daleko w tył poszli. Teraz są tutaj, oni chyba byli najlepsi. Maxi Pack Worldwide był najlepszy zawsze. Teraz jest Looktech Production, All Row Cinema. No się tutaj widzę do góry pnie. Doganiają mnie, ale nie, gdzie tam? Zanim oni mnie dogonią, wszyscy muszą gwiazdkę jeszcze jedną wypełnić. Zobaczcie, jak oni są w tyle. Bobo Dingo Films, jakieś nowe powstało. Bonney Studios. Oto, tutaj tendencja spadkowa jakaś jest. No, jesteśmy na razie na dalekim przodzie, ale nie wiem, co z tym panem zrobić. On ma tam jakieś doświadczenie. Dobra, będziesz aktorem, no przyjmę cię w takim razie. Ale... Oj, 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 ależ ty niezadowolony, bardzo. Moda zerowa po prostu. Wizerunek, przecież gwiazdka mi spadła w studiu przez ciebie. Musimy to szybko rozwiązać. Garze ci zaraz ustawimy jakąś. O, PR się skończył. To może jeszcze jeden PR, co? Nie możemy, dobra, no to publikacja, no na średnim poziomie, proszę. Opinia publiczna. A, to damy na maksa. No dobra, przeciętny, dobry, doskonały. Trzy gwiazdki jakość filmu, przeciętny, słaby, czyli romansidła słabo się sprzedają, technologia ekstra, PR marketing doskonały, no i ogólna ocena nawet w porządku. No tutaj troszeczkę marketing niby zły i obsadzono złą gwiazdę, no popełniłem może jakiś błąd. Bywa różnie, niestety. Teraz finanse, znowu musimy porozmawiać o pieniądzach. Trochę tutaj zobaczcie, milion, że tak powiem, nam spada w dół. Troszeczkę tracimy tutaj pieniążki, ale nie ma co się przejmować, ponieważ na razie garze wypłacamy tutaj w połowie dla gwiazd. I gdy już odejdą te nasze gwiazdy, te najlepsze, to wtedy prawdopodobnie też i najlepsze przyczepy tutaj obejmą te gwiazdy nowe. Tak myślę, że jakoś wypromujemy te najmniejsze gwiazdy. I zajmiemy się głównie tymi właśnie gwiazdami najmniejszymi i pożegnamy się z tymi niby najlepszymi. A teraz horror! Teraz czas na horror i tak, nie mamy chyba najlepszych tutaj gwiazd, ale pani może zagrać, bo ty masz ekstra doświadczenie i zagrasz główną rolę. Ty masz też dobre doświadczenie, zagrasz sobie tutaj. Ty masz reżyserkę, no nawet okej, okay, więc też zagrasz. Ostatni film. Dziś rano nasi rodacy postawili stopę na Księżycu. Oprócz doniesień, jakoby lądowanie zostało sfałszowane, pojawiły się również informacje o tym, że astronauci jeździli po Księżycu, grali w karty, jedli pizzę i oglądali mecz. Wow! Oglądali mecz! Okej, okay, bierzecie udział w takim razie w nowym filmie. Wszyscy właściwie o tym... Ej, ty masz dobry... Czekaj. Ty jesteś reżyserem? To stop! Ej, nie, nie macie gadać ze sobą, tylko... Ty robisz reżyserkę tego filmu jednak. A ty idziesz na świtę, znaczy statystę, i tak może być. No i to mi się podoba. Możecie tutaj to robić. I co? Na razie jakoś idzie. Jedna z twoich gwiazd przejdzie na emeryturę, nim upłynie miesiąc. No i to mi się nie podoba. Andy Barton, zaraz tu emeryturkę strzela. Najlepszy po prostu reżyser filmów akcji. Nie ma lepszego. Musimy to jakoś oszukać, słuchajcie. No nie możemy tego tutaj jakoś tak zostawić. Oni skończyli teraz nagrywać. Może to uda nam się oszukać, zobaczymy zaraz. Miejmy taką nadzieję. Chyba, że gra go od razu wysypie z naszej listy. Zaraz zobaczymy. O! I co? Film gotowy. Czas biegnie nieubłaganie. Tutaj jeszcze lecą scenariusze, przygotowywują. Dawać, wychodźcie, bo trzeba robić. Ten pan się przebrał, ale dalej się źle czuje. Boli go brak świty. Rozwiążemy ten problem, spokojnie, nie przejmuj się, czas po prostu, jest potrzebny czas, na razie nam go brakuje. Także co, okej, okay, lecicie kręcić, no i dobra, próba oszukania gry. Andy Barton, chodź, szybko, reżyseruj, chodź, Zinke, główna rola, szybko, bo emerytura. Dawaj, Hopper, znasz się? Film akcji, tak, lecisz. Nie, emerytura teraz będzie, dawaj, kurde. Kto jeszcze? Kto się zna? Film akcji, ty się nie, ty się znasz? Znasz się. Robisz, rola.
A ty coś umiesz? Dobra, robią, uczą się. Coś czuję, że nie zdążą. Tu jakiś problem z filmem jest jakimś. Nieważne, na razie nieważne. Pakiety, liczba kostiumów. Dawaj, dawaj, bo mi ucieknie tu z listy, zaraz. Andy Barton, emeryturę. No i dobiegł już ten moment. Jest już 70 wrzesień. O, kiedy on miał na emeryturę? I wszystki strzał, co się dzieje? Niedobrze coś, bardzo niedobrze. Czekajcie, jeszcze go nie wyrzuciło. Coś jest, Detroit, miasto zbrodni, to już był taki film. Dobra, coś się nie dzieje, w sensie nie po... Jakie tu emerytury poszły? Andy Barton, przedłużyła mu się emerytura, czy mi się wydaje? A nie wiem już w końcu, co się stało teraz. Nieważne. Dobra, nieważne, niech kręcą. Tylko tutaj się cuda dzieją. Wyrzuca śmieci, rozmawia, idzie do przyczepy. Co się dzieje, proszę państwa? Co się dzieje? Wyrzucamy cię z planu w filmie, o. Ciach, i z powrotem na film. O, poszło, dobre. A państwo? Nakręcić. Idziecie. Dawać. Emeryturkę będzie wam się przedłużać. O to chodzi właśnie. Macie tu jak najdłużej pracować. Ale są komplikacje. Coś jest nie tak. W ogóle nikt kompletnie nie idzie na plan filmowy. W ogóle. O, ktoś przyszedł. 69 lat. Reżyser jakiś. No nie, no dajcie spokój, nie z kimś takim. Co się dzieje z planem filmowym? Halo! Na plan! Wracać! Jest, dobra, udało się opanować to. Jednak nie. Znowu problemy. Hej! Wracaj! No, coś nie działa zbytnio. Buntują się, nie działa. Ktoś coś nie poszło nie tak jak trzeba. Jeszcze raz, a zabrano jakąś gwiazdę. Ben Haskins! Kim jesteś? Dobrze się znasz tym Aben Haskins, o tam... A, już podchodzą zaraz wszyscy. Ty? Umiesz akcję? Tak nie bardzo. No nie podoba mi się to. Dobra, kurde. Coś trzeba wymyśleć, bo nie idzie, bardzo nie idzie. Bardzo źle, Karsten Zinke, no nie mogę. Ty, umiesz coś? Film akcji, tak. Idziesz. Masz zły nastrój, ale idziesz. Robić. Słuchajcie, drodzy widzowie, jeśli jesteście ciekaw kolejnego przebiegu, kurczę, wydarzeń, no to widzimy się w kolejnym odcinku. A tutaj, jak widać, horror się organizuje, także jest dobrze. Także słuchajcie, następny odcinek rozpoczynamy sobie od gali rozdania lwich głów, a w tym filmie to już wszystko. Ja dziękuję państwu za obejrzenie i zapraszam do kolejnych filmów, tak więc cześć i czołem!